tym roku jedziemy do szpitala imienia Stefana Żeromskiego i rzeczywiście prezenty, które przygotował m.in. prezydent miasta Krakowa, zostaną tam zawiezione dla tych chorych dzieci przez ponad 140 Mikołajów. To będzie wyjątkowy tramwaj i naprawdę myślę, że każdy, kto go zobaczy, nie będzie miał wątpliwości, że jest to tramwaj, który 6 grudnia wozi prezenty, bo w tym tramwaju nie tylko zawieziemy prezenty do szpitala dla chorych dzieci, ale także ten tramwaj będzie kursował od 16 do 20 w centrum miasta i każde dziecko, które wsiądzie do tego tramwaju, zapewni Mikołaja, że było grzeczne, dostanie prezent. Bardzo dobry pomysł. Trzeba pomagać dzieciom i też poprawi się humor na pewno, będzie im lepiej. Uważam, że to jest przyjemne tak dać dzieciom w szpitalu prezenty. No i ogólnie to jest sama przyjemność widzieć radość na ich twarzach. 6 grudnia to jest najlepszy termin dla takiego tramwaju, który jeździ z prezentami dla dzieci w szpitalu. Bo dzieci akurat niektóre są w szpitalu w taki dzień, zawsze się czują takie trochę osamotnione, więc zawozi im wszystkim dzieciom paczki.